Biegli ustalają, co dokładnie było powodem wybuchu platformy ze sprzętem nagłośnieniowym w okolicach mostu Zwierzynieckiego. Osoby, które znajdowały się na platformie, próbowały z niej zeskoczyć, w wyniku czego jedna ze studentek złamała nadgarstek. Pochód wyruszył około godziny 11 z kampusu Politechniki Wrocławskiej. W tym roku także obowiązywały przebrania. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie stroju? 15 minut. Szkamiki. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie stroju? Bardzo krótko, ale musiałam trochę żyć spódnicę. Ale jest chyba dobrze. Lucky Luke i bracia Daltonowie, tylko czekamy na jeszcze jednego. Za herbatki. A skąd? Każdy kolor tęczy. A skąd pomysł na to, żeby przebrać się za herbatę? Bo ja lubię herbatę. Jestem dinozaurem, jestem na wymarciu i jestem bardzo groźny. Skąd pomysł na strój? Po prostu nie miałem za co się przebrać i wziąłem piżamę. Dobra zabawa, śmiech, a nawet obowiązek. Studenci różnie uzasadniali swoją chęć udziału w pochodzie, w którym ulicami Wrocławia przeszło kilkaset osób. To jest najlepsze święto studentów, co roku się chodzi. To jest super zabawa, jak widać, wszyscy są rewelacyjnie przebrani, można się integrować. Jest to mój pierwszy raz, chciałem poczuć emocje, atmosferę i jestem pozytywnie zaskoczony. To obowiązek studenta. Przede wszystkim chcemy mieć pamiątkę, za kilka lat zobaczymy swoje zdjęcia i spotkamy się w takim fajnym gronie i będziemy wspominać mile te studenckie czasy. Juwenalia, czyli największa akademicka zabawa w Polsce, we Wrocławiu rozpoczęły się w poniedziałek i potrwają do piątku. Studenci nie ukrywają, że mają jeszcze trochę planów, a niektóre z nich są nieco nietypowe. Dalsze? No, bawimy się, nie? Zobaczymy, jak to będzie jutro, tak? No, na razie żyjemy tym, co jest teraz. Oby pamiętać te juwenalia, właśnie. Metą pochodu studentów z wszystkich wrocławskich uczelni były pola marsowe. To jeszcze nie koniec studenckiego święta. 17 maja rozpoczną się ekonomalia przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Echo 24, Piotr Błachut.